Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest sobota, jeszcze raniutko, 5:55, ale my ruszamy z programem Wstaje Dzień. Jesteśmy punktualni. Anna Soporek, Adam Giza. Witamy serdecznie, mamy nadzieję, że Państwo dzisiaj w dobrych humorach od samego rana. Jeżeli ktoś spod kołdry nas ogląda, to jesteśmy zobowiązani, żeby umilić Państwu ten czas. Przynajmniej jedno oko, żeby było otwarte, drugie jeszcze może odpoczywać. Tak, dzisiaj do godziny 8:00, także dzisiaj można tak spokojnie, drodzy Państwo, kawka, herbatka, może kiedy będą przerwy reklamowe, na przykład jakieś śniadanie, ale proszę od telewizorów nie odchodzić, bo dzisiaj u nas naprawdę bardzo ciekawie, inspirująco. O godzinie 6:15 połączymy się z ojcem Tomaszem Nowakiem i porozmawiamy o spotkaniach młodych na polach lednickich. Po raz 27 dzisiaj ta edycja na polach lednickich startuje. Są różne nowości. Czy można jeszcze zdążyć, żeby dojechać na pola lednickie? No myślę, że jeżeli ktoś się postara, to tak, i będziemy Państwa zachęcać do tego, żeby w tych spotkaniach uczestniczyć. Ale co jeszcze? Waldemar Doracki powie a propos tego spotkania, jaka pogoda będzie panowała w okolicy, bo ważna informacja, aby dobrze się przygotować do tego wyjazdu, do tego zgrupowania młodzieży. Będziemy także mówili. Oprócz tego przed godziną 7:00 nowy przedmiot. Ewa Siemińska, dyrektor programu nauczycielskiego Zwolnieni z teorii, będzie razem z nami. A nowy przedmiot w szkołach brzmi biznes i zarządzanie. Gdyby w naszym dzieciństwie był taki przedmiot, to nasze życie mogłoby się poukładać inaczej. Mielibyśmy już dzisiaj kilka milionów dolarów na koncie. Tak czuję. Wiesz co, ja miałam podstawy przedsiębiorczości i właśnie, tak. I ten przedmiot będzie zmieniany. No, za bardzo się nie nauczyłam o tych podstawach przedsiębiorczości, ale zazdroszczę młodym, którzy od września właśnie będą mogli uczestniczyć w tym nowym przedmiocie. To też będzie przedmiot maturalny i jeśli chodzi o to, no to jesteśmy pionierami podobno, więc ten temat, szanowni Państwo, rozwiniemy. Biznes i przedsiębiorczość, dobre połączenie. Czyli co zrobić, żeby zarobić, a się specjalnie nie narobić? Tak. No i też prawa pracownika. Tak, no więc to wszystko, drodzy Państwo, będziemy na czynniki pierwsze rozkładać. O 7:15 z kolei odwiedzi nas profesor Henryk Skarżyński, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, a porozmawiamy o ważnym wydarzeniu, dlatego że już dzisiaj startuje Kongres Nauka dla Społeczeństwa. Aż do poniedziałku ten kongres będzie. Ważna inicjatywa. To prawda, dzisiaj osoby, które będą chciały skorzystać, mogą wziąć udział w badaniach profilaktycznych, a kolejne dni to rozmowa na temat kondycji polskiej nauki, taka synkretyczna, różne dyscypliny w jednym miejscu, w jednym czasie. Zarówno Politechnika Warszawska, jak i Kajetany pod Warszawą to takie dwa miejsca, gdzie będziemy pewnie z kamerami także spoglądali. Kiedy pojawia się profesor Henryk Skarżyński, to zawsze człowiek ma wielkie kompleksy, że on ma 24 godziny podczas jednego dnia i my mamy 24 godziny, ale zrobił tyle. Dokładnie. W stosunku do nas. Więc w kompleksy nas spędza, ale lubimy tego gościa, więc czekamy na spotkanie. A jeszcze musimy wspomnieć o atrakcjach dla dzieci, które będą właśnie podczas tego kongresu. To też ważne informacje, bo pewnie wielu z Państwa na przykład chciałoby się wybrać całą rodziną na to wydarzenie, a tych właśnie wydarzeń towarzyszących dla najmłodszych też jest sporo. Kolejny temat o 7:40 pojawi się Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Programu Niepodległa, a porozmawiamy o ważnym koncercie, który odbywać się będzie jutro. Koncert pod tytułem Wolność, kocham i rozumiem z okazji 34. rocznicy wolnych wyborów w Polsce. Motywować będziemy do tego, żeby brać udział w tych wydarzeniach. Oprócz tego ciekawostki ze świata, również i ciekawostki bieżące. No warto być z programem Wstaje Dzień, tak aby dobrze rozpocząć sobotni poranek. Wszystko powoduje, że możemy z dużym uśmiechem spojrzeć w stronę srebrnego ekranu. Chociaż powiem szczerze, wspominałeś o pogodzie. Dzisiaj tak troszeczkę rzeźko o poranku, ale podobno to tylko epizod, jeśli chodzi o pogodę, bo gdzieś już od jutra ta temperatura znowu wzrośnie. Tak czytałam, czy tak będzie. No przyjdą eksperci, wyjaśnią, oby tak, no bo jednak czerwiec mamy, a cały czas ta pogoda lubi nam tutaj namieszać. Pogoda to prawdziwy żywioł, jakby na to nie spojrzeć. Ela Żywioł także dziś z nami w informacjach. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeźko to takie delikatne słowo. Zimno po prostu o poranku. 7 stopni. Rozwydrzyłyście się, drogie panie. Trochę ochłody się przydaje, wtedy się zdecydowanie lepiej myśli. Bardziej upatrywałbym problem w alergenach, które fruwają w powietrzu. Redaktor Dorecki, wchodząc do garderoby, przeżywał to, co ja, a więc a psik, a fe, a be. Ale poradziliśmy sobie z tym jakoś, więc mam nadzieję, że byle was... to alergie, a nie choroba. Nie. Patrzymy na lewo, patrzymy na prawo. Widzę, drogie panie, że was alergia nie dotyczy i dobrze. Nie, absolutnie. My z Anią jesteśmy zdrowe. Zdrowe jak ryby, oczywiście. Dobra, to do roboty. Dosyć chwalenia kondycją zdrowotną. Czas pracować. Zapraszam na serwis.
Nie no, warto uwagi, warto ściągnąć. Ja też, dokładnie. Wszystko Wiem. Można na przykład odtworzyć jeszcze raz i sięgnąć do programu Wstaje Dzień, drodzy Państwo. Także warto z tym się zapoznać. Ale teraz u nas takie sportowe emocje, prawda? Chociaż trudno jest mi się otrząsnąć, bo 86 milionów, jeżeli chodzi o obraz Tamary Łempickiej, to się zastanawiam, gdzie w dzieciństwie były moje kredki. A byłeś w Konstancinie bądź też w Krakowie na wystawie w ubiegłym roku, a to już wystaw nie ma. No, będzie kolejna pewnie, to wtedy pójdę. Tym bardziej, że obrazy do Polski wracają. Trzymamy kciuki za kolejne takie dzieła. Zmiana tematu na sportowy. Tak jest. Tak, polski sędzia piłkarski Szymon Marciniak nie zostanie odsunięty od prowadzenia finału Ligi Mistrzów. Taką decyzję podjęła UEFA. Szymon Marciniak został oskarżony o to, że brał udział w spotkaniu, na którym miały być propagowane idee rasistowskie i ksenofobiczne, które są w sprzeczności z działalnością FIFA. Sędziemu udało się jednak wyjaśnić te paszkwile i oskarżenia, bo tak trzeba to nazwać. Wczoraj o sprawie było głośno nie tylko w Polsce, ale i na terenie całej Europy. Mm-hmm. A o szczegółach już teraz prosto z Paryża Marek Ignasiewicz. A teraz, drodzy Państwo, zmieniamy temat, dlatego że dziś na polach lednickich rozpoczyna się 27. spotkanie młodych i w tym roku hasłem takim przewodnim jest Idź za barankiem. Kilka tysięcy osób wybiera się właśnie w taką stronę do Lednicy. Warto zabrać coś do siedzenia, wygodne obuwie, a także strój na różne okoliczności meteorologiczne. Waldemar Dorecki niebawem nam powie, jak się dobrze przygotować. Ty miałaś okazję bywać tam na miejscu. Byłam, to faktycznie chyba niesamowite zjawisko. Tak, zdecydowanie wiele młodych osób uczestniczy co roku w tych spotkaniach, ale też wiem, że wiele nowości w tym roku, między innymi prowadzić to wydarzenie dziś będzie po raz pierwszy kobieta duszpasterz. Także to takie ciekawostki, ale drodzy Państwo, jeszcze o tych ciekawostkach związanych z tym wydarzeniem będziemy pewnie na antenie TVP Info Państwa dziś informować, ale mamy takie przypomnienie z ubiegłych lat, jak to wszystko wygląda. Proszę zobaczyć. Jaka dziś pogoda będzie nam towarzyszyć? No w końcu weekend. Mam nadzieję, że wieści pogodowe będą dobre. Tak spoglądam w stronę Waldemara. Maryna. No to teraz muzycznie. I want to break free, I want to ride my bicycle i kilka innych głośnych przebojów po jednej nutce. Nie, to już zakończmy. Nie, nie mogę śpiewać? Nie, Adaś. To może i lepiej dla Państwa, że śpiewać nie będziemy, ale za to będziemy informowali. 1500 pamiątek po Freddie Mercury pójdzie pod młotek. Wśród nich kostiumy sceniczne i 15-stronicowy rękopis Bohemia Rhapsody, którego wartość szacowana jest nawet na 1,5 miliona dolarów. To nie są tanie rzeczy, ale jeżeli ktoś ma duży portfel, to informujemy kiedy, gdzie i jak można ustawić się w kolejce, bo licytacje będą na pewno absorbujące. Proszę zobaczyć. I czego możemy się spodziewać? Czy jakieś badania może profilaktyczne będziemy mogli wykonać? Co dokładnie się będzie działo? To spotkanie niecodzienne, bo nie było takiego, bez precedensu. Spotykają się przedstawiciele, wprawdzie nie zawsze mogę go wykorzystać, ale jest ze ślimaki. Bardzo zapraszam. No dobrze, czyli co, po prezentach, po zaproszeniu dla Państwa na kongres, ale mamy też nieco więcej ciekawostek, a mianowicie na wyspie Santa Cruz na archipelagu Galapagos na świat przyszło 12 piskląt muchówek cnobrowych. Myślałem, że zostawisz tę skomplikowaną nazwę dla mnie, ale bardzo dziękuję, że sobie z tym poradziłaś. To nadzieja dla gatunku, bo one są bardzo zagrożone wyginięciem, a tu się okazuje, że zrobiły co powinny i rozmnażają się błyskawicznie. Trzymamy za nie mocno kciuki. Tam powiedziałabym, że taka pogoda tropikalna. A czy u nas? Pogoda tropikalna czy susza? Bo coś słyszałam, że niezbyt dobre.